Jesienny Tygiel Smaków to jedno z wielu wydarzeń na Zamku Kliczków, które poświęcone są kulinariom. Zamek słynie z dobrej i różnorodnej kuchni, zatem nawiązywanie do tej sfery w organizowaniu zamkowych wydarzeń jest zupełnie naturalne. Ale jesienny Tygiel nie ograniczał się tylko do smaków potraw, bo niósł ze sobą wiele innych smaczków. Wystawiają się u nas rękodzielnicy, osoby, które tworzą własne miody, tudzież różnego rodzaju wędliny. Też są osoby, które prowadzą działalność związaną z rękodzielnictwem typu deski, biżuteria, świece sojowe i tym podobne. Więc jest to taki ukłon w stronę rękodzielników przed okresem bożonarodzeniowym. Na straganach pojawiło się więc to wszystko i wiele innych rzeczy. Można było je podziwiać, zakupić, a to, co daje się zjeść, skosztować także na miejscu. Zamkowy dziedziniec znakomicie też budował klimat dla wystawianego na stoiskach rękodzieła. Mnóstwo zainteresowanych, mamy również zwiedzanie, również ogromne zainteresowanie. Tygiel smaków, kociołki, nalewki, każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście koncert. Dzisiejszego wieczora znowu o 19 godzinie mamy kolejny koncert Fundacji Kultura Brzmienia. Red Connection Trio znowu będzie nas zabawiał, więc naprawdę dużo, dużo dzieje się w zamku. Duże zainteresowanie ze strony ludzi. Są chyba wytęsknieni za kontaktami z innymi ludźmi, więc w tej chwili naprawdę dużo osób z zewnątrz nas odwiedza. Zwieńczeniem tego dnia w Kliczkowskim Zamku był też drugi w tym miejscu, ale też ostatni, koncert w ramach festiwalu Brzmienie Fest, muzyka kompozytorów XX i XXI wieku. Jego organizatorem była Wrocławska Fundacja Kultura Brzmienia. Dzisiaj mamy ostatni już, niestety, koncert festiwalowy naszej fundacji, Fundacji Kultura Brzmienia. Ostatni koncert festiwalu Brzmienie Fest, na który to zaprosiliśmy wspaniały zespół z Zielonej Góry. Będą to panowie z zespołu Red Connection Trio. Współpraca w tym dziele fundacji oraz Zamku Kliczków dała w efekcie wydarzenie muzyczne, któremu zamkowe wnętrza dodały specyficznego klimatu. Jestem bardzo mile zaskoczona tym, jak tutaj dyrekcja i wszyscy, którzy byli zaangażowani w organizację, są otwarci na wydarzenia kulturalne. Tak jak wspomniałam już ostatnio, mamy tu wspaniałą salę, miejsce z dużym potencjałem na tego typu imprezy, więc no, my również liczymy na to, że na dniu dzisiejszym i na koncercie dzisiaj ta współpraca się nie skończy. W sobotnim koncercie w sali teatralnej Zamku Kliczków wystąpił Red Connection Trio. To trójka zielonogórskich filharmoników grających na instrumentach dętych, oboju klarnecie i fagocie. Ten nasz skład staje się coraz bardziej popularny również w Polsce. To tak zwane trio strojkowe z francuskiego trio d'ange, czyli takie instrumenty, które są instrumentami bardzo wiodącymi w orkiestrze, które grają często bardzo solowe partie w wielkich symfoniach Mozarta, Beethovena czy Czajkowskiego. Są to instrumenty, które prowadzą tę główną linię melodyczną. Skład ten porównywalny jest do kwartetu smyczkowego. Te znane są publiczności w Polsce, natomiast tria stroikowe dopiero zdobywają sobie miejsce na krajowej scenie kameralnej. W koncercie pojawiły się utwory z płyty Tria, która niedawno miała swoją premierę. To utwory dwudziestowiecznych, klasycznych, polskich i francuskich kompozytorów. Natomiast na bis muzycy zagrali Czardasza. Weekendowy jarmark na Zamku Kliczków już w pewien sposób nawiązał do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Ale w planach jest już wydarzenie, które wprost odnosić się będzie do tych świąt. Za 3 tygodnie już mamy następny jarmark, typowo bożonarodzeniowy, więc ten jesienny to jest w zasadzie to samo co jarmark bożonarodzeniowy, ale w jesiennej odsłonie. Czyli trochę inaczej podchodzimy, trochę bardziej na luzie, nie aż tak świątecznie, a tutaj za 3 tygodnie już typowo świąteczne
dekoracje i tym podobne. Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 4 i 5 grudnia. Również wtedy znajdą się na straganach domowe przetwory, stoiska z regionalnymi rękodziełami oraz tradycyjne akcesoria świąteczne. Dla najmłodszych będą niespodzianki i atrakcje oraz wizyta Świętego Mikołaja.